Władysław Broniewski urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku. Ojciec, Antoni Broniewski, Herbu Lewart, był kasjerem w banku. Matka, Zofia z Lubowickich, po śmierci męża w 1902 roku, utrzymywała dom, prowadząc stancję dla uczennic. Władysław dorastał w atmosferze przepojonej tradycjami patriotycznymi. Słuchał rodzinnych opowieści o dziadku Janie Bonifacym Broniewskim, który brał udział w powstaniu listopadowym, oraz poległych w powstaniu styczniowym braciach babki, Walerianie i Romualdzie Ostrowskich. W latach 1906-1915 uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Płocku. Poza kilkoma miesiącami w 1912 roku, kiedy uczył się w warszawskim gimnazjum Emiliana Konopczyńskiego. Już w szkole związał się z ruchem niepodległościowym. Należał do organizacji Młodzieży Niepodległościowej Zarzewie, był współzałożycielem półtajnej drużyny skautowej w Płocku oraz współorganizatorem oddziału Związku Strzeleckiego, wtedy przyjął pseudonim Orlik. Wiersze pisał od dziecka. W latach 1914-1915 redagował odbijane na powielaczu pismo Młodzi Idą. Właśnie na jego łamach ogłaszał pod pseudonimami H. Dębowski, Jan Czamara, Orl. Wiersze i artykuły niepodległościowe skierowane do młodzieży. Uważał się za socjalistę i cenił sobie osobistą niezależność. W 1915 roku wstąpił do Legionów Polskich. Ukończył szkołę oficerską, z 4. Pułkiem Piechoty przeszedł cały szlak bitewny. Brał udział w bitwie pod Jastkowem, jego pułk poniósł tam ciężkie straty. W lipcu 1917 roku po kryzysie przysięgowym został osadzony w obozie internowania w Szczypiornie pod Kaliszem, gdzie współprzewodniczył sądom blokowym. Zwolniony z obozu, zdał maturę jako ekstern, wstąpił na Uniwersytet Warszawski. Jednocześnie działał w konspiracji w Polskiej Organizacji Wojskowej. Z 1. Pułkiem Piechoty Legionów jako podporucznik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w walkach pod Knichininem i bitwie białostockiej. Za zasługi wojenne otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Wojskowego Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyż Walecznych. W 1918 roku wziął udział w manifestacyjnym pochodzie do kwatery Piłsudskiego. W 1922 roku zweryfikowany w stopniu kapitana, przydzielony do Korpusu Oficerów Rezerwy Piechoty. Posiadał przydział mobilizacyjny do 1. Pułku Piechoty Legionu w Wilnie. Po odzyskaniu niepodległości, niezadowolony z reform w powojennej Polsce, radykalizował się w swoich poglądach. W latach 20. XX wieku skrystalizowały się poglądy polityczne i przekonania estetyczne Władysława Broniewskiego. Po zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza zbliżył się do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Wstąpił do Lewicowego Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Życie. W komunistycznym piśmie Nowa Kultura opublikował przekład wiersza Władimira Majakowskiego Poeta Robotnik w roku 1924, który podpisał pełnym nazwiskiem i uważał za swój debiut literacki. Współpracował jednocześnie z miesięcznikiem literackim, z którego redakcją został w 1931 roku aresztowany. Po opublikowaniu w piśmie protestu przeciw torturowaniu więźniów politycznych w Łódzku. Broniewski siedział w więzieniu w Warszawie wraz z Janem Hemplem i Aleksandrem Watem. Napisał o tym wiersz Magnitogorsk albo Rozmowa z Janem.
Ze Stanisławem Standem i Witoldem Wandurskim w 1925 roku opublikował biuletyn poetycki Trzy salwy, manifest poezji walki wspierającej rewolucyjne dążenia proletariatu. W tym samym roku wydał pierwszy samodzielny tomik pod tytułem Wiatraki oraz otrzymał prestiżową posadę sekretarza redakcji Wiadomości Literackich, którą piastował do 1936 roku. W sprawie osadzonych interweniował Julian Tuwim, jednak wcześniej przysłał Broniewskiemu do celi kosz z luksusowych delikatesów braci Hirschfeld, wypełniony drogimi alkoholami i zakąskami. Pomocy udzielił również Bolesław Winiawa-Długoszowski, adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego, ówczesny dowódca 2. Dywizji Kawalerii i szef garnizonu warszawskiego. Redaktorów miesięcznika szybko zwolniono z aresztu, pismo jednak zostało rozwiązane. W 1928 roku Broniewski z Władysławem Daszewskim przygotowali jednodniówkę satyryczną Kaczka Republikańska. Poeta był jej redaktorem i autorem tekstów. Kaczkę Republikańską spotkał los wielu innych pism lewicy. Została skonfiskowana. Poeta w tym okresie współpracował również z pismami Kultura Robotnicza i Dźwignia. Pierwsza wielka miłość poety i pierwsza żona Janina Kunik urodziła się w 1904 roku w Kaliszu. Z wykształcenia pedagog, z zawodu pisarka książek dla dzieci, redaktorka pism, m.in. Młodzieżowego Płomyka oraz pisma Kobieta. Podczas wojny została oficerem i korespondentką wojenną 1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, dla której zaprojektowała pierwszy wizerunek orła bez korony. Dosłużyła się stopnia majora Wojska Polskiego, była urodzoną komunistką. Z Broniewskim poznali się na spotkaniu lewicującej młodzieży. Jesienią 1926 roku Janina i Władek pobrali się w Kaliszu. Broniewski był ateistą, a jednocześnie z wychowania i tradycji katolikiem, a Janina ewangeliczką, wzięli więc ślub w kościele ewangelickim. Zamieszkali w Warszawie. W 1929 roku przyszło na świat jedyne dziecko poety, córka Joanna, Anka. Janina cierpliwie wybaczała zdradę mężowi, jednak kolejny romans ze śliczną studentką prawa, Ireną Hellman, oddalił od siebie małżonków. W końcu rozstali się w 1938 roku. Janina związała się z Romualdem Gadomskim, a Władysław z Marią Zarembińską. Ze względu na Ankę obie pary zamieszkały w tym samym domu na ulicy Czarnieckiego na Żoliborzu. Była żona i przyjaciółka były w dobrych relacjach, a Anka wychowywała się razem z córką Zarembińskiej Majką, którą poeta później adoptował. Władysław Broniewski zakochiwał się bardzo łatwo, ale twierdził, że najważniejszą kobietą w jego życiu była córka Anka. Aktorka Maria Zarembińska poznała Władysława w 1938 roku. Od tego czasu żyli w nieformalnym związku. We wrześniu 1939 roku rozdzielili się, ale w grudniu pisarzowi udało się sprowadzić ją do Lwowa. Już na początku kolejnego roku znów zostali rozłączeni. Broniewski jako więzień NKWD zniknął na ponad rok, a Zarembińska powróciła do Warszawy, gdzie zaangażowała się w ratowanie Żydów z getta. Niemcy aresztowali ją w 1943 roku i wysłali do obozu w Auschwitz. Aż do 1945 roku poeta nie miał żadnej wiadomości o Marii. Na początku marca otrzymał informację o śmierci ukochanej. Wielką rozpacz wyraził w liście do córki. Ona była dla mnie tym pionem, kręgosłupem życiowym. Chciałbym do niej wrócić, mieć z nią dziecko. Myślał, że już nikogo tak mocno nie pokocha. Pisał wiersze o ich miłości, rozważał samobójstwo. W połowie 1945 roku postanowił wyjechać z Jerozolimy. Broniewski, choć był od zawsze ideowym socjalistą, po wojennych doświadczeniach nie chciał znaleźć się w miejscu rządzonym przez ludzi Stalina. Jego wybór padł na Londyn. Przez przyjaciół uzyskał brytyjską wizę, zaplanował podróż, gdy nadeszła niespodziewana wiadomość z Polski.
W lipcu dowiedziałem się, że Marysia została uratowana po 2 latach Oświęcimia i innych łagrów, pisał w liście do Juliana Tuwima z Palestyny. Postanowił wrócić do Polski, choć wielu emigrantów traktowało to jak zdradę. Dla Broniewskiego względy polityczne nie miały już takiego znaczenia. Łudził się, że będzie mógł żyć w nowej Polsce na własnych zasadach. Zależało mu na Marii. Spotkali się jesienią 1945 roku. Ich szczęście nie trwało długo. Wyniszczony obozowym życiem organizm Zarembińskiej zaczął odmawiać posłuszeństwa. Tyfus pojawił się u niej jeszcze w Oświęcimiu, potem Maria zachorowała na serce, a ostatnia diagnoza była wyrokiem śmierci – białaczka. W sierpniu 1946 roku Maria wyjechała do kliniki w Zurychu. Kuracja była niezwykle droga. By zdobyć pieniądze, poeta pisał propagandowe wiersze, przemawiał na wiecach, podróżował po kraju i wychwalał nowy ustrój. Zakochani wzięli w klinice symboliczny ślub, wymienili się obrączkami kupionymi w Szwajcarii. Na jednej wygrawerowano Twoja Marysia, na drugiej Twój Władek. Maria Zarembińska zmarła w Zurychu 5 lipca 1947 roku. Poeta przywiózł urnę z jej prochami do Polski. Szybko ożenił się po raz trzeci z Wandą Burawską. To z nią żył w dostatku jako szycha w PRL-u, podróżował po Europie, dostał od władz dom na Mokotowie. Mówiono, że Janina, która była w PRL-u ważną działaczką komunistyczną, chciała rozbić to małżeństwo. Podobno za rozstanie z Władysławem oferowała Wandzie dożywotnią pensję. Z kolei Wanda, zwana w rodzinie panią poetową, robiła wszystko, żeby odsunąć poetę od bliskich. 1 września 1954 roku umiera z powodu zatrucia gazem córka poety Anka. Ma 25 lat, jest reżyserką dokumentów, żoną reportera Stefana Kozickiego, ma małą córeczkę Ewę. Przyczyn i okoliczności śmierci do dziś w pełni nie wyjaśniono. 2 dni po pogrzebie córki Broniewski zostaje zamknięty w sanatorium dla nerwowo chorych w Kościanie. Wraca do domu po strajku głodowym, strasznie cierpi z powodu utraty córki. Kiedy nie czytam, myślę o Ance. Przypominam sobie wszystko, co z nią przeżyłem i z lękiem patrzę w przyszłość bez niej. Poeta przeczuwał zbliżającą się wojnę. W kwietniu 1939 roku opublikował wiersz Apel pod tytułem Bagnet na broń. We wrześniu zgłosił się na ochotnika do wojska, dostał przydział do ośrodka zapasowego 28. Dywizji Piechoty w Zbarażu. Zanim miał okazję stanąć do walki, nastąpiła agresja Związku Radzieckiego na Polskę. Wkroczenie wojsk sowieckich zastało go we Lwowie, gdzie wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego Nowego Związku Literatów. Odmówił publikowania w propagandowym czerwonym sztandarze. 24 stycznia 1940 roku został aresztowany w wyniku prowokacji przez NKWD razem z Aleksandrem Watem i innymi literatami w lwowskiej restauracji Ognisko Inteligencji. Przewieziono ich do aresztu śledczego na Zamarstynowie. W maju przetransportowany do więzienia śledczego na Ubiance spędził tam 13 miesięcy. Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej wywieziony do Saratowa, następnie do Alma-Aty. Dostał wyrok 5 lat zesłania w Kazachstanie, jednak 7 sierpnia 1945 roku został wypuszczony z więzienia po amnestii wynikającej z układu Sikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej formowanej w Związku Radzieckim pod dowództwem generała Władysława Andersa. Pracował w ambasadzie polskiej w Kujbyszewie. W 1942 roku ewakuował się z oddziałami polskimi do Iranu. Później z 2. Korpusem Polskim przez Irak trafił do Palestyny. W Jerozolimie pracował jako redaktor techniczny Pisma w Drodze.
tym okresie powstały antysowieckie wiersze, m.in. Homo sapiens podejmujący temat zbrodni katyńskiej. Były one obłożone zakazem druku w Polsce do 1989 roku. W Jerozolimie w czerwcu 1943 roku ukazał się najsławniejszy chyba zbiorek Broniewskiego – Bagnet na broń, a w 1945 roku – Drzewo rozpaczające. Po wojnie namawiano Broniewskiego do pozostania na emigracji. Postanowił jednak wracać do Polski, co w jednym z listów uzasadniał. Dalsze pozostawanie na emigracji oznacza dla mnie dalszą, nieznośną rozłąkę z córką, żoną i drogimi mi ludźmi, uwiąt twórczy i ogólną depresję. Do sytuacji w kraju nie odnoszę się entuzjastycznie. Spodziewam się jednak, że będę mógł żyć, tak czy inaczej pracować nad odbudową i pisać. Do kraju poeta wrócił w listopadzie 1945 roku. Mieszkał w Łodzi, następnie w Warszawie. Włączył się w oficjalny nurt życia literackiego. Komunistyczne hasła równości i wolności mas pracujących były mu przecież bliskie jeszcze przed wojną. W okresie powojennym początkowo tworzył poezję polityczno-propagandową, później utwory refleksyjne o motywach osobistych. W czasach stalinizmu był głęboko zaangażowany w budowę nowej rzeczywistości, co często interpretowane jest jako postawa jednoznacznie prokomunistyczna. Odmówił jednak napisania słów nowego hymnu polskiego, kiedy z taką propozycją zwrócił się do niego Bolesław Bierut. Wręczył mu podobno tylko kartkę z napisem „Jeszcze Polska nie zginęła”. W 1949 roku, w związku z 70. rocznicą urodzin Józefa Stalina, ogłoszono konkurs na poemat o nim. Broniewski wziął w nim udział. Słowo o Stalinie, jak sam poeta twierdził, napisane zostało w trakcie trzydniowego ciągu alkoholowego. Uważał jednak ten wiersz, w którym krwawy dyktator opisywany jest jako motorniczy dziejów, za literacko bardzo udany. Uległość wobec władzy miała jednak dla Broniewskiego pewne granice. W 1949 roku prezydent Bolesław Bierut nadał mu Order Sztandaru Pracy pierwszej klasy. W kolejnych latach otrzymywał liczne nagrody i odznaczenia państwowe. Na 25-lecie pracy twórczej podarowano mu willę na Starym Mokotowie. Obecnie mieści się tam Muzeum Poety. Poezja Władysława Broniewskiego była silnie związana z jego biografią i przeżyciami, z doświadczeniami narodu polskiego i działaczy ruchu robotniczego. Posiadała wyraźne akcenty rewolucyjne i patriotyczne. Najbardziej znany jest nurt proletariacki, obejmujący takie wiersze jak „Czerwony sztandar”, „Ballada o placu teatralnym” czy „Na śmierć rewolucjonisty”. Wiersz „Bagnet na broń” stał się popularny nawet w kręgach endecji, niechętnej poecie za jego komunistyczne sympatie. Jednak utwór był cytowany i przedrukowywany przez liczne gazety, a czytelnicy tworzyli własne odbitki. Nie mogąc pogodzić się z napaścią Związku Radzieckiego na Polskę, poeta dał wyraz niezadowolenia w późniejszej twórczości więziennej, spisanej we wrześniu 1941 roku. Cenzura sowiecka nie dopuszczała do wydawania jego utworów o treści patriotycznej. Między innymi słynny wiersz „Żołnierz Polski” nie został opublikowany. Wszystkie drukowane w prasie lwowskiej utwory literackie musiały być zaakceptowane przez sowieckiego cenzora. W dorobku poety znajdujemy nastrojowe utwory poświęcone pięknu krajobrazu. Chociażby poemat „Mazowsze” i uznawany za najpiękniejszy wiersz tatrzański impresyjny „Hawrań i Murań”. Liryka Broniewskiego była silnie nacechowana emocjonalnie, wyrażała całe spektrum doznań, od euforii przez melancholię i zniechęcenie po depresję. Powojenna twórczość obejmowała poruszającą lirykę osobistą i treny wyrastające z rodzinnych tragedii, śmierci drugiej żony Marii i ukochanej córki Anki. W
Władysław Broniewski zmarł na raka krtani 10 lutego 1962 roku w Warszawie. Twórczość Władysława Broniewskiego nadal żyje i inspiruje twórców muzyki popularnej. Na przykład Bar pod zdechłym psem w wykonaniu Michała Bajora do muzyki Włodzimierza Korcza, kalambury śpiewane przez Muńka Staszczyka zespołem Pustki, czy poezja w wykonaniu Stana Borysa do muzyki Wojciecha Trzcińskiego. W 2006 roku nakładem Rockers Publishing ukazała się kompilacja pod tytułem Broniewski, na której znajdują się utwory współczesnych artystów z tekstami poety.